Ojej, bo mnie jakaś alergia znowu dopadła, bo ja jestem uczulony na wszystko generalnie i coś zapyli tylko to, wiesz, wieczorem kładę się spać, super fajnie, oddycham cudownie, rano wstaję zagąglany, wiesz, opuchnięty, Ojej. idę pyta, czy ja w nocy w tym łazience piję przypadkiem, nie? No kurczę, alergia to jest straszna rzecz. Cześć, witajcie w już 25. odcinku serii Dibbler pyta. Przepraszam Was najmocniej, jeśli jestem troszeczkę rozmemłany, ponieważ spieszyłem się na ten wywiad, żeby się nie spóźnić. I tak się na ten wywiad spóźniłem. Jeszcze mnie dopadł deszcz, jak wracałem, więc wiecie, dopiero odtajam. Ale jestem i mam dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać z Konradem Kasprzyckim, którego chyba lepiej kojarzycie jako internetowy nerdofil. Konradzie, witam cię bardzo serdecznie. Witam cię serdecznie, Łukaszu. I powiem ci tak, może zacznijmy od samego początku. Powiedz mi, jak właściwie narodził się internetowy nerdofil? Jakie jest twoje origin story? Origin story jest takie. Popkultura w każdej formie, w formie komiksów, filmów, gier komputerowych towarzyszyła mi od zawsze, od kiedy byłem małym pamperkiem. I jakoś tak się złożyło, że w moim towarzystwie wśród znajomych zawsze uchodziłem za tego, do którego dzwoni się o 22, 23 w sobotę. Konrad, poleć jakiś film, bo nie mamy co oglądać. Kurde, warto zagrać w to i tamto. No fajnie, okej. Cieszyłem się, że mam taki autorytet wśród przyjaciół. Fajna sprawa. Tylko no, było takie jedno lato, 4 lata temu, bo 4 lata w tym roku Page'owi wybijają, gdzie jakoś wszyscy się umówili chyba i zaczęli mnie męczyć o jakieś tam polecajki. A ja już wcześniej troszeczkę nosiłem się z zamiarem założenia takiego Page'a. No i stwierdziłem, czemu nie? Zrobię takie miejsce w necie, gdzie domyślnie początkowo moi znajomi mogliby patrzeć, co ja tam oglądam, co ja gram. Żeby trochę się odciążyć, nie ukrywam, czyli de facto odciążyć od znajomych trochę, tak iść Czyli na Facebooka. czekaj, czekaj, czyli nerdofil powstał, ponieważ miałeś dosyć swoich znajomych, którzy cię męczyli? O kurde, tylko się nie Tak, spodziewałem. w pewnym sensie. No nie, ale wiesz co, bo bardziej chodzi o to też, że jeżeli komuś, jeżeli w jednym tygodniu kilka razy polecasz tą samą rzecz różnym osobom i nie chce się po prostu. Ile razy mogę tłumaczyć, że The Wire to jest najlepszy serial w historii i obejrzy go koniecznie, a i tak ktoś nie obejrzy. A Deadwood też nie obejrzy, bo western. No, generalnie wolę napisać na page'u dla większej ilości ludzi, żeby ktoś mógł sobie po prostu wybrać, co mu jej pasuje. Tak to Ciekawe. wygląda. Czyli faktycznie A chciałeś drugi mocno powód. dzielić swoją pasją, tak, z ludźmi. Dokładnie. I drugi powód, właśnie chciałem się też podzielić trochę swoją pasją z większą ilością ludzi. Lubię też pisać. Wiem, że raczej piszę krótsze formy, nie rozpisuję się na dużo stron, co dla wielu ludzi też jest jakimś plusem, z tego co wiem. I dzięki temu, że wiem, iż jacyś ludzie czekają na te wpisy, mam też motywację, żeby to robić, żeby znaleźć czas, żeby to robić, bo jednak jest to hobby, na które trzeba trochę czasu wygospodarować. No i w sumie taki origin story internetowego nerdofila. A powiedz mi, to jest może trochę dziwne pytanie, ale dlaczego właściwie wybrałeś, działasz na Facebooku? No bo jako osoba działająca w internetach mogłeś, nie wiem, robić na Twitterze, mogłeś mieć filmy na YouTubie, mieć bloga, jest TikTok teraz, a jednak ty wybrałeś Facebooka plus jeszcze Instagram. Dlaczego? To może tak. Facebooka wybrałem przede wszystkim dlatego, że większość tych znajomych, od których chciałem się odczepić, właśnie siedzi na tym Facebooku. I jednak, mówiąc brutalnie, wiedziałem, że będę miał jakichś odbiorców już wtedy. Wiedziałem, że nie będę pisał w kosmos, sam dla siebie do szuflady. To było dość ważne dla mnie. Druga sprawa, że wtedy, kiedy zakładałem Peja, pracowałem jeszcze w poprzedniej pracy, w ostatniej pracy, gdzie pracowałem dla kogoś, nie dla siebie, gdzie zajmowałem się takim szeroko pojętym PR-em, nazwijmy to. Między innymi też prowadziłem social media i był duży fokus na Facebooku i wiedziałem po prostu, jak działają te mechanizmy, wiedziałem, jak to ugryźć. Mówiąc krótko, na Facebooku czułem i nadal czuję się najpewniej, wiem, co robię po prostu, nie? Jeżeli chodzi o Instagrama, to tego Instagrama mam chyba teraz 2 lata. Jego nie mam długo. 2 lata, może 2,5 roku, na pewno nie 3 lata. Założyłem go troszeczkę, może nie z przymusu, ale słyszałem sugestie od fanów, że fajnie by było, gdyby ten Instagram był jako uzupełnienie. Trochę się broniłem, bo kurczę, jednak trochę inwazja prywatności, ale potem stwierdziłem, że to jest fajna rzecz, bo tak jak na Facebooku staram się raczej wrzucać rzeczy, no też wrzucam jakieś memy, śmieszki,
troszeczkę off-topów, jasne, oczywiście, ale staram się, żeby to jednak było takie około nerdowe, żeby, no, żeby nie wrzucać, jaki obiad dzisiaj na przykład jadłem. No, zdarza się też, okej, okay, ale tego zdecydowanie mam mniej. A na Instagramie po prostu się bawię. To jest dla mnie takie narzędzie do zabawy. No, wczoraj siedziałem na myjni przy odkurzaczu, ile napierniczała samochód, błękitny grom odkurzaczem, a ja sobie siedziałem i wrzuciłem zdjęcie bez sensu zupełnie. No, miałem ochotę, czułem potrzebę. No i ten Instagram jest taki fajny, jak taki wentyl śmieszkowy po prostu. Tam moja morda w bigosie nawet może się zjawić kiedyś, cygara i tak dalej, cygara na pewno, koty. Tam nie mam oporów, nie? Twitter, jeśli mówimy już o innych mediach, nie czuję totalnie Twittera. Chciałbym, ale nie czuję tego. Ja nie wiem, mam konto na Twitterze, dwa, trzy wpisy może są. Może zdemotywowałem się na początku tym, że nie miałem żadnych reakcji, retweetów i tak dalej, bo moi znajomi po prostu na tym nie siedzieli. Ja nie ukrywam, że na rozwój nerdofila duży wpływ mieli właśnie ci znajomi, od których się chciałem odczepić po raz kolejny. Zdaję sprawę, jak to głupio brzmi, nie? Ale oni wiedzą, o co chodzi. Kocham was wszystkich. Czyli ten Twitter, no, nie mam feelingu. A jeżeli chodzi o YouTube, ja mam kanał na YouTubie, na którym są nawet trzy filmiki, ale tam, broń Boże, nie wchodź, bo nie ma czego oglądać Za późno absolutnie. już byłem. O Jezus Maria, nie, nie. Absolutny brak profesjonalizmu. Wiem, że na pierwszej recenzji siedzę z jakąś księgą i w ogóle się chowam za tą księgą, żeby mnie nie było widać. Tragedia. Nie, wiesz co, YouTube'a bardzo bym chciał prowadzić i nawet wiem, jak to prowadzić. Nawet w montaż potrafię się bawić, bo robiłem to też zawodowo. Ale nie, po prostu brak czasu. Po prostu brak czasu. Gdybym chciał wejść w ten YouTube, to musiałbym poświęcić coś, a do pracy zawodowej ciężko byłoby mi poświęcić czasu na pracę zawodową, no bo jednak jest to jakiś priorytet. Nie chciałbym innych kanałów poświęcać na rzecz YouTube'a. Na pewno czasu prywatnego nie chciałbym więcej poświęcać, bo to zresztą sam wiesz, jak teraz jest z czasem, żeby znaleźć chwilę, żeby pograć, nie wiem, z Oj, daj dziewczyną. spokój. Masakra, nie, rzeźnia. Więc no dlatego tego YouTube'a też nie chwytam. No. Ale chciałbym w przyszłości, nie ukrywam. Nabyłem kamerkę. To jest w Już jest ogóle dobry rewolucja. krok, nie? To już jest dobry krok. Mam kamerkę całkiem fajną, podobno najpopularniejszą kamerkę wśród streamerów poniżej 400 zł, nie? I to planowałem w wakacje robić live'y nawet na Facebooku czy na YouTubie. Chciałem, planowałem, no ale jednak czas też nie pozwala, bo wakacje wakacjami, ale praca zawodowa jednak istnieje dalej. Mamy fajny, burzliwy okres pracy, ale niestety wpływa to też na ten brak czasu. No jasne. Szyci trochę. A wiesz co, tak sumując jakby teraz content, który jest na Facebooku i na Instagramie, bo mam do ciebie takie strasznie długie pytanie. Ty na tych profilach dzielisz się praktycznie wszystkim, czyli właśnie co obejrzałeś, co obecnie grasz, jakie cygaro wypaliłeś, jak tam w pracy, jak tam spędzasz weekend. Czyli te profile niejako stały się takim twoim prywatnym wallem. I tu pojawia się pytanie, jak wygląda ten rozdział pomiędzy nerdofilem a Konradem? Gdzie stawiasz jakby te granice, jeśli chodzi o swoją prywatność? To może tak. Internetowy nerdofil to jest Konrad. Okej. Nie ma rozdziału, jeżeli chodzi o. Nie jest tak, że jest Bruce Wayne i Batman. I'm Batman. Prawda? W nocy ten, a za dnia ten. To jestem ja po prostu. To, co widzisz na profilu, na Instagramie, to jestem ja taki, jak jestem na co dzień. To nie jest tak, że teraz zakładam kapelusik do bycia nerdofilem i ten. To jest moja prezencja w necie. Tak samo, taki sam styl bycia mam na żywo po prostu. Wspomniałeś, że Page stał się moim prywatnym wallem. Absolutnie masz rację. Nawet powiedziałbym, że bardziej prywatnym niż ten wall pod moim nazwiskiem, bo wiem, że mogę tam pokazać to wszystko, co mnie cieszy, co mnie bawi. Wiem, że po prostu ci, którym to pokazuję, zrozumieją, o co mi chodzi, bo mają tą samą zajawkę, te same pasje, to samo hobby. Na prywatnym profilu pod nazwiskiem Konrad Kasprzycki mam też jednak rodziców, uczniów moich, klientów i wiesz, jakbym wrzucił, no może zły przykład, ale nie wiem, wiem, że jak wrzucę na nerdofilu zdjęcie, jak przytulam karton Lego, to znajdzie się to ze zrozumieniem i ludzie wiedzą, o co chodzi, wiedzą, dlaczego ja z tym kartonem stoję i cieszę się jak głupi, a wrzucę na prywatnego peja i będzie siedział pan w garniturze, w krawacie, O co ucapiając się. chodzi, nie? O to chodzi, dorosły facet Lego, nie?
Chociaż ciekawostka a propos Lego i zabawek, miałem kiedyś wizytę tutaj u mnie w domowym biurze takiego pana. On by nas kupił obydwu jeszcze z okolicą całą, nie? Na wszystko go stać, fantastycznie, w ogóle tam sobie radzi ten. I przyszedł do mnie do biura i tam coś tam gadamy o jakichś bardzo ważnych rzeczach, bardzo ważne papiery, bardzo ważna korporacja, sratatata, nie? Ale tak, kurczę, widzę, że nie może się goście skupić, nie? Tak się rozgląda, tutaj jakieś górki czy coś. I przy wychodzeniu stwierdził, no, wie pan co, kurczę, ja bym chciał, żeby mi żona pozwoliła tak trzymać w biurze, ale mówi, że nie wypada, nie? No to tak stwierdziłem, przy tym bogaczu poczułem się troszeczkę jednak bogatszy, nie? Wszyscy jesteśmy gdzieś tam dziećmi w środku, co? Tak, oczywiście, tylko nie każdy ma, dobre stwierdzenie, wszyscy jesteśmy dziećmi, ale nie każdy ma odwagę, żeby to pokazać. No warto, tak serio warto, nie? Co do tej prywatności jeszcze, może przy moim origin story zapomniałem o tym powiedzieć. Kojarzysz taki page, ta nazwa może być trochę myląca. Where Horse Go. Było coś takiego, ale zapomniałem, co Wiem, to było właściwie. że nazwa jest bardzo, bardzo może myląca. To był fanpage Gry o Tron. A, faktycznie było, no. Prowadził goście dużo memów, natrzaskał bardzo popularny page, tam setki tysięcy lajków było. Dlaczego o tym mówię? W ogóle ten page też troszkę mnie zainspirował. Zapomniałem, że origin story. Jego prowadził jakiś Kanadyjczyk albo Amerykanin. No i tak tworzył tam memy, opisywał odcinki Gry o Tron na bieżąco. Gra o Tron się skończyła, zamknął page'a, zniknął. Nikt nie wie, kim on jest, skąd się wziął. Chyba, że coś mnie ominęło, ale chyba nie. I on właśnie też prowadził profil w taki śmieszny sposób, że nagle jednego wieczoru rzucił post pod tytułem, nie wiem, dzisiaj spożyję gęś w truflach z winem kalifornijskim. Cześć, na razie. Po profilu Gry o Tron. I tak mi to podpasowało, że troszeczkę inne rzeczy wrzuca niż mimo wszystko ten jego profil. Tak swoją drogą, ale o prywatności. Nikt nie wiedział, kto to jest, kim on się zajmuje, co on robi. Czyli no, miał prezencję w sieci, ale jako osoba prywatna de facto w sieci nie istniał. I początkowo tak chciałem właśnie Paja prowadzić, ale szybko zorientowałem się, że jednak kiedy ludzie widzą tą twarz za treściami, tą osobę, tego no, nerda drugiego, tak, to mają z tego więcej frajdy. I tak szczerze mówiąc, ja też mam więcej frajdy, kiedy mogę pokazać, no właśnie nie brand internetowy nerdofil, tak to nazwijmy, tylko Konrada, siebie, internetowego nerdofila. Owocowało to też masą znajomości, owocuje to nadal masą znajomości. No, no ciebie chociażby poznałem, tak, fantastycznych ludzi się poznaje dzięki temu. Żonę własną, prywatną poznałem dzięki profilowi, O. więc tak, nie znasz tej historii? Nie słyszałeś? Mogła mnie ominąć, wiesz? Historia jest krótka. Ida wysłała mi info, że Geralt ma trafić do Soul Calibur jako postać grywalna. No i jesteśmy 2 lata po ślubie Bardzo krótka historia. historia długa. No ale tak, ten nerdofil dzięki temu, no właśnie dzięki temu, że trochę tej prywatności się pozbyłem, to jednak procentuje, no ale mam też tam pewne granice. No o wszystkim nie piszę, nie zamierzam o wszystkim też pisać, pokazywać, bo tak faktycznie nie pokazuję tego. Nie pokazuje za dużo, nie pokazuje za dużo z tego mojego prywatnego życia. No nie zobaczy mnie w kąpieli raczej na nerdofilu, czy w baseniku z palmą, nie? To już nie, to była taka granica. To już jest Konrad, to jest ten tam. Nie, tego nie Tak, to już. pokazujemy. Tylko dla Idy i dla kota, i dla drugiego, i dla psa. To wytniesz. Nie, nic nie wycinam, słuchaj, leci na żywca. Gratuluję, gratuluję. W ogóle mam te. A teraz mam filozoficzne pytanie. Czy ty uważasz się za influencera? Ha. Za każdym razem, kiedy napiszę reckę i ktoś napisze fajna recka, kupiłem, przeczytałem, zagrałem, zgadzam się z tobą, to jestem influencerem, fantastycznie, czuję się influencerem, ale tak zupełnie serio to raczej, no nie wydaje mi się, bo influencer, nie wiem dlaczego, ale samo słowo influencer jakoś mi się aktualnie trochę źle kojarzy. Kojarzy mi się, no może boomer ze mnie wyjdzie teraz, ale z ludźmi, którzy właśnie pozbywają się totalnie własnej prywatności na rzecz zasięgów, robią dużo rzeczy pod publiczkę, po prostu no, na influencera trzeba mieć wygląd, pieniądze i zdjęcie w baseniku z palemką, tak? Może boomersko teraz pojechałem, ale tak to nie czuję się, nie czuję się. I nie aspiruję, szczerze mówiąc. Nie mam problemu.
A powiedz mi, bo takich popkulturowych fanpage'ów na portalach społecznościowych jak twój, no nie ukrywajmy, są setki tak naprawdę. I mam czasami wrażenie, że ludzie, którzy zakładają takie fanpage'y, nie do końca zdają sobie z tego sprawę, jak to wygląda za kulis. Myślą, że wiesz, że zrobią jakąś recenzję, tutaj coś o czymś pogadają i zaraz Rockstar zapuka do ich drzwi i powiedzą: ej, patrzcie, tu jest GTA 6, pograć przedpremierowo, zróbcie premierę, recenzję. Ale to chyba tak nie wygląda, prawda? Rockstar dzwoni, halo, dzień dobry. Nie. To był żart. Nie, wiesz co, nie wygląda to tak, niestety. Nawet jak masz już w miarę wyrobioną markę i te kilka tysięcy obserwujących, to nie zawsze dostajesz kod na grę, czy komiks, czy cokolwiek tam. Z różnych powodów. Często po prostu jest ta pula tych promek ograniczona, albo wydawca, czy agencja PR szuka kogoś większego. No bo umówmy się, to jest biznes, tak? Nikt nie daje promek czy stroną promek, żeby prezent ci zrobić. Ty masz to zaprezentować, dużo ludzi ma to zobaczyć, więc to niestety nie jest tak. Także jeżeli ktoś faktycznie zakłada profil taki popkulturowy i wychodzi z założenia, że Ubisoft zaraz zadzwoni i będzie chciał nowego Assassina przedpremierowo pokazać, to no może się srogo rozczarować. Jak dużo ludzi rozczarowuje się, to jest takie teraz dosyć nagminne zjawisko, młodych ludzi przede wszystkim. Wśród moich uczniów na przykład też są w szoku, że nie zostają streamerami zarabiającymi nie wiadomo jakie pieniądze. Wiesz, goście na Twitchu streamuje, opowiada o grze, która go fascynuje i myśli, że to wystarczy, żeby go zauważono, żeby został gwiazdą i potem jest duże rozczarowanie. Także no, nie działa to tak, ale trzeba też uczciwie przyznać, że wydawcy, producenci są raczej życzliwie nastawieni do osób, które chcą recenzować ich rzeczy. Jeśli faktycznie widzą, że page jest fajnie prowadzony i że robi to osoba z pasją, to nie ma większego problemu, żeby dostać jakąś promkę, czy kod na jakąś grę. Nie tylko w Polsce. Prosty przykład. W zeszłym roku spłukałem się na kompa gamingowego troszeczkę i chciałem go przetestować tak na wysokich obrotach i chciałem pograć w Kingdom Come Deliverance. Kojarzysz na pewno. Oczywiście. Ale zabrakło budżetu niestety. Stwierdziłem, kurczę, co mi szkodzi, napiszę do Warhorse Studios chyba, do Czechów. Napisałem do Czechów, hej, słuchajcie, no po prostu taka sytuacja, kupiłem kompa, prowadzę page'a, nie mam kasy, żeby kupić waszą grę, podeślijcie, nie? Pomyślałem sobie, no Jezu, wygłupiłem się może, kwadrans później instalowałem już grę z pozdrowieniami, 2 lata po premierze, bez problemu, więc no, są życzliwi ludzie w tej branży, to fakt. Czyli tak z jednej strony nie można za bardzo się nastawiać od razu na wielkie zasięgi i tak dalej, ale też trzeba trochę wierzyć w siebie i czasami po prostu te wiadomości do, niech już będzie trzymać tych gierek do wydawców na przykład, tak? Czy deweloperów. Absolutnie, absolutnie nie bać się pisać do wydawców, do samych twórców nawet. Niekoniecznie tylko do tych dużych, wielkich firm, przecież dużo, dużo indyków i małych wydawnictw, jeżeli chodzi o książki, komiksy. Pamiętajcie o tym, że każdy chce się zareklamować i jeżeli fajnie się sprzedacie, że interesuje mnie wasza gra, jestem fanem Ubisoftu, jestem fanem. Nie wiem czego, Batmana na przykład, to podeślijcie mi to, bo ja to fajnie zrecenzuję. Są życzliwi ludzie. Da się, naprawdę. Tylko też no, bądźmy uczciwi, jeśli masz 50 lajków na page'u, a piszesz do Sony, że chcesz nowego ekskluziwa, to Znaczy nic z tego nie będzie. nic z tego nie będzie. Tu jednak troszeczkę trzeba się postarać, troszeczkę. Wiesz, tu już weszliśmy trochę na to pole, bo nie, chciałem cię właśnie spytać, jakie miałbyś rady dla ludzi, którzy właśnie chcieliby założyć takie fanpage'e podobne do twojego, tak? Chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby. Może zabrzmi to trochę paradoksalnie, bo jednak social media to jest dzielenie się z ludźmi i robienie coś dla ludzi, czegoś dla ludzi, ale najważniejsze to jest, żeby prowadzić tego page'a, ten kanał dla siebie, w takim sensie, że no kogo ostatecznie chcesz mieć na tym swoim kanale, na tym swoim page'u? Takich ludzi jak ty, o takich samych zainteresowaniach, pasjach. Fanów Spidermana, co tam ma Dibbler w tle, Marvela i tak dalej. Chcesz tych samych ludzi mieć na page'u, bo chcesz im pokazać, słuchajcie, to mnie interesuje, stwierdzam, że to jest fajne i chciałbym wam powiedzieć, co o tym sądzę. Tych właśnie ludzi chcesz na page'u, więc robiąc dla siebie, robisz to też dla ludzi podobnych jak ty. To jest bardzo ważne, bo najgorsze jest, miałem taki epizod na początku, kiedy już troszeczkę zauważyłem, że ludzi przybywa, to chciałem interesować się wszystkim, bo kurde, ktoś napisał, że anime, nie? No kurde, może anime się zainteresuje bardziej. No średnio się tym anime interesuje. Duszę się w tym, kiedy mam o tym pisać.
Nie oglądać, ale pisać. No, nie znam się po prostu na tyle. Także róbcie przede wszystkim dla siebie, a znajdziecie odbiorców tego, co robicie, bo jeżeli macie faktycznie pasję, to jesteście w stanie to sprzedać, pokazać. Nie ma nic fajniejszego niż człowiek z pasją, który pokazuje, co go interesuje. Na YouTubie śledzę gościa. Kurczę, zawsze zapomnę, jak się nazywa. Praktyka u Patryka bodajże. Kojarzę. Gościu wędzi kiełbasę i potem próbuje kiełbasę i czy mu smakuje ta kiełbasa. Ja siedzę i kibicuję, że mu ta kiełbasa smakowała. No, facet z pasją to po prostu robi. To jest doskonały przykład. Druga moja rada taka, to byłoby chyba śmiało, śmiało pokazujcie się na grupach. Typu na przykład Sekcja Słoneczek u nas nerdofilowa. Albo piszcie do takich ludzi jak ja. Słuchaj, założyłem page'a, spójrz proszę, napisz może, co byś mi tutaj doradził, co by porobić, bo sporo fajnych page właśnie w ten sposób się odkrywa i wybija. Tylko nie róbcie tego w momencie, kiedy macie no 10 lajków i dwie treści udostępnione z innych stron i weź się promuj. No mówmy się, to troszeczkę wysiłku jednak trzeba w to wsadzić, bo no szanujmy swój czas też, nie? W kwestii Zwłaszcza, że promu. jeszcze tylko szybko ci, na moment ci przerwę, że ja jestem świetnym przykładem takiego działania, ponieważ gdyby nie ty i kilka innych osób, to podejrzewam, że nikt by o mnie nie usłyszał, bo już kilka razy coś tam udostępniałeś i mówiłeś o mnie. Ale to jest właśnie świetne, to jest właśnie najfajniejszy aspekt tych mediów społecznościowych, bo dużo ludzi jedzie na social media, że tam syf się dzieje, że tam rzeczy, ale ja aktualnie doświadczam samych dobrych rzeczy, fajnych ludzi poznaję. Ty też widzisz, że troszeczkę tam 600 dzisiaj lajków w ogóle ci wybiło na pejdżu, gratuluję. Jej, dwa razy więcej niż Spartan pod Termopilami, dobrze. Będzie zaraz 1000, nawet nie będziesz wiedział kiedy. Nie, to jest właśnie fajne w tych social mediach i absolutnie. Absolutnie warto rozmawiać z ludźmi po prostu. Warto rozmawiać. I ostatnia taka rada, taka dosyć ważna. Ja musiałem się tego nauczyć dopiero, no w sumie niedawno do mnie to doszło. Miejcie głęboko w dupie hejterów, bo będą hejterzy. Będą i nic nie demotywuje do życia i nic nie psuje dnia tak, jak taki malutki złośliwiec skądś tam ze wsi, który dzisiaj akurat stwierdził, że na tym page'u wam popsuje dzień. On idzie do lasu, potem grzyby zbierać, ma to gdzieś, a potem no, człowiek czuje się dotknięty nie wiadomo czym w zasadzie. I chodzi, no, gryzie się, że nie wszyscy mnie lubią, kurczę, co tu się stało, nie? Dlaczego tak? Hejterzy będą i trzeba ich po prostu olewać, a ostatecznie współczuć i nie przejmować się nimi, bo to są smutni ludzie, nie? Cieszcie się po prostu tym, co robicie, róbcie tak, żeby innym humor poprawiać. To jest szczerze mówiąc chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby czerpać z tego frajdę i trochę oddawać też innym ludziom. Tak, moja filozofia w tym momencie tak wygląda. Słyszycie wujka nerdofila, bardzo dobre rady. Dziękuję. A teraz przejdziemy do pytania, na które wszyscy czekają tak naprawdę. Wyobraź sobie, że zamykają cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. I jakie byłyby to gry? Tak, na to pytanie czekałem, nie będę ukrywał. Więc na pewno tak, na pewno byłby to Wiedźmin Dziki Gon, bo powiem, jestem graczem w tym momencie od. No ludzie tak długo nie żyją generalnie, jak długo ja gram. Faktycznie zaczynałem na jakiś tam, nawet nie pamiętam na czym, jeszcze kiedy byłem małym dzieciakiem mieszkając w Niemczech, na jakichś dziwnych amerykańskich konsolach grałem masakra, ile to już czasu. To te 30 lat spokojnie obcuję z grami elektronicznymi. I ten Dziki Gon to jest jednak taki, był taki, to jest taki game changer w tym sensie, że pokazuje, że gra komputerowa może jednak trafić ogólnie do mainstreamu, istnieje w świadomości ludzi. Moja mama wie, co to jest Dziki Gon, chociaż w życiu nie grała na kompie. I jest to taka gra kompletna dla mnie. Uwielbiam, jestem fanboyem troszeczkę, nie będę ukrywał. No lubię po prostu. Dalej, tu miałem troszeczkę dylemat, bo lubię serię Total War Ale i którego wybrać, nie? właśnie którego, nie? Ale chyba jednak tego Warhammer Fantasy jedynka konkretnie, jedynka mi się najbardziej podobała. To jest gra niekończąca się dla mnie. Gram w nią od kiedy wyszła i w zasadzie to jest jedyny powód, dlaczego posiadam w miarę mocnego kompa w domu. Nie nudziłbym się w tej izolacji, na tej bezludnej wyspie, czy gdzieś tam w kosmosie mając to. I ostatnia gra, ja wiem, że wypadałoby teraz powiedzieć Heroes of Might and Magic 3, Kolejny, no, patrzcie. wypadałoby, nie? Ale ja oczywiście Heroesi super, na gorących siedzeniach się też dużo godzin spędziło ze znajomymi, ale ja zawsze byłem Team Age of Wonders. O, to ciekawe. Ale
Wiesz co, ja w to nawet grałem, ale bardzo dawno temu. Bo to jest bardzo stara gra, 95, 6 może rok, jakoś tak. Może graficznie nie taki fajny wodotrysk jak Heroes of Might and Magic 3, ale o wiele bardziej rozbudowana pod kątem walki, fabularnie też bardziej mi się podobała. I po prostu kupiła mnie swoją magią, tak to nazwijmy. I to jest gra, w którą w zasadzie od kiedy ją poznałem, zawsze jest na moim komputerze. Od kiedy tylko się pojawiła, zawsze na nowych kompach Windows, kiedyś jeszcze Winamp, a potem Age of Wonders było instalowane i to był taki zestaw, żeby komputer w ogóle był funkcjonalny, żeby mógł działać, tak? No tak, to z gier. Czyli gry strategiczne plus jeszcze najlepsze RPG ostatnich lat. Najlepszy RPG ostatnich lat, oczywiście, tak, jak najbardziej. To by mi umiliło czas. I Bardzo dobre komputer, wybory. i prąd, to by było w ogóle miło. W ogóle bardzo fajny plakat masz za sobą. No właśnie, zupełnie przypadkowo właśnie ten Heisenberg się pojawił za mną. Wiem, że zacząłeś Breaking Bad oglądać, tak? No, w końcu, nie? Po tylu latach. Gdzie jesteś w tym momencie? Tak mniej Wiesz co, więcej. ja zacząłem drugi sezon, tam chyba pierwsze dwa odcinki obejrzałem, więc ja jeszcze, wiesz, jeszcze dużo przede mną. Cool. Pierwszy sezon moim zdaniem jest taki no, najsłabszy, trzeba go trochę przeżyć, ale potem już jest piu, nie? I byliśmy z Idą w Empiku i totalnie przypadkiem promka na plakaty, 5 zł za plakat, patrzę, A, Heisenberg. to z Empiku jest. Proszę? To z Empiku jest, plakat super. Tak jest, była wyprzedaż 5 zeta za plakat. Myślę sobie, o, stać mnie, co tam zrobię, sobie scenografię dla Diblera. Nie wieszam plakatów dla byle kogo, tak? Tak złożyło się akurat. Najbardziej mi się podoba oczywiście Sokół Millennium za tobą oraz to są figurki z Black Flaga, jednego z moich ulubionych asasynów. Tak jest, Edward z Black Flaga, Ivor z Asasyna, który podobno nie jest Asasynem, ja się nie zgadzam. Alexios, no i oczywiście Sokół Millennium, którego dzisiaj jedna pani na kolu pomyliła z Gwiazdą Śmierci, ale. Ej, Nie ale powiedzieli, że przynajmniej kojarzę aktora uniwersum, więc nie było aż tak kojarzyła mnie źle. dokładnie. Nie powiedziała, że to jest, nie wiem, Enterprise, czy nie wiem, Battlestar Galactica, czy coś, nie? Wiedziała, o czym mówi. No, to słuchaj, to tak naprawdę były wszystkie pytania, które miałem do ciebie. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Jeszcze raz się przepraszam, że się spóźniłem na ten wywiad. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Mam nadzieję, że Przepraszam, ostatni. przepadaństwo, ale przed urlopem miałem naprawdę takie urwanie głowy, że zresztą de facto nawet dzisiaj jestem na urlopie, a jeszcze jakieś robocze rzeczy robimy, a jutro spadamy do Karpacza jeść oscypki, nie ma nas 2 tygodnie po prostu. O, super, super, zazdroszczę. I bardzo dziękuję przede wszystkim, że powiedziałeś nam, jak internetowy nerdofil powstał, jak to wygląda zza kulis i powiem ci tak, mam nadzieję, że chociaż jedną osobę zmotywujemy do tego, żeby chętnie dzieliła się swoją pasją w social media, w taki fajny właśnie sposób. Im więcej takich świrów jak my, tym lepiej, bo świat jest smutny, a my go troszeczkę upiększamy. Zgadzam się z tobą w 100%. Moim dzisiejszym gościem był Konrad Kasprzycki, inaczej, może dykcję mam, inaczej internetowy nerdofil. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za rozmowę.